zrobić jej nie potrafisz. To dla twojego dobra. Ale ja nie widziałam, że to są drugie drzwi. Wiele osób uważa, że kończąc szkołę już masz rozpoznawalny styl, już jesteś bardzo konsekwentny w swoim sposobie opowiadania. Powiedz wobec tego, o czym jest twój najnowszy film Opowieści z Chłodni? Opowieści z Chłodni są o dwójce najgorszych pracowników supermarketu, którzy mają sobie znaleźć cel w życiu i mają na to 2 dni. Znajdują sobie taki dosyć absurdalny cel w życiu, bo chcą wystąpić w programie Najnieszczęśliwszy Człowiek Miesiąca, którego fanką jest główna bohaterka i ten cel jest początkiem takiej trochę dziwnej, ale takiej historii miłosnej między nimi. Mimo że temat brzmi dosyć smutno, ten film jest zabawny tak naprawdę, fajnie, przyjemnie się go ogląda. I zdaje się, że wszyscy tak uważają, bo i dostałeś 6 w szkole za ten film i 2 główne nagrody na Łodzią po Wiśle. Myślisz, że ludzie czekają na takie kino trochę lżejsze? Tak, znaczy ja myślę w ogóle, że ludzie potrzebują filmów, które nie są tak bardzo poważne i takie nie są ciężkimi dramatami, ale też takich, które nie są jakby, nie wiem jak to powiedzieć, głupimi komediami. Ci bohaterowie są interesujący po prostu, nietypowi, co chwilę zaskakują. I są też czasami tacy niepoprawni politycznie, jak ta dziewczyna, która daje swojemu kotu piwo do picia. Czy czerpałeś z życia, pisząc te postaci? Bardzo lubię słuchać różnych historii. Ludzie mają fantastyczne historie i opowiadają je w jakichś najmniej spodziewanych momentach. I z tych poszczególnych historii jakby no, układa się życie bohaterów albo historia. I to na pewno ma, jakby dla mnie jest, było ważne właśnie przy pisaniu tego scenariusza i też właśnie przy konstruowaniu postaci. Kot, alkoholik, to po prostu usłyszałem historię o kocie alkoholiku i to mnie tak bardzo ujęło i stąd się wziął kot alkoholik w filmie. Ci bohaterowie są najgorszymi pracownikami miesiąca, wiesz, są takimi trochę, są słabi, prawda, według, z punktu widzenia społeczeństwa. Biorą też udział w programie na najnieszczęśliwszych ludzi, które właśnie dzięki temu, że są słabi, to mają szansę wygrać. Myślisz, że ta ich słabość, to twoim zdaniem też jest słabość, czy to jest jakiś rodzaj po prostu indywidualności? Znaczy ich słabość jest po pierwsze jakoś tak autentyczna, oni nic nie udają i w związku z tym to jest ich siłą, oni po prostu tacy są. Szef dla mnie jest taką bardzo smutną postacią, chyba najsmutniejszą w całym filmie i tak naprawdę go lubię, chociaż jakbym miał takiego szefa, to bym go bardzo nie lubił, ale ten szef jako postać to jest taki facet, który ma jakąś tą swoją pracę, która jest najprawdopodobniej jedyną rzeczą, jaką ma w życiu i ta praca jest beznadziejna, on jest tej pracy beznadziejny, ale stara się nie być beznadziejny i to stara się tak być, tak rozpaczliwie stara się nie być beznadziejny i on też sobie z tego zdaje sprawę i ucieka przed samym sobą, żeby nie być tym najgorszym szefem. Skończyłeś teraz szkołę i wchodzisz w życie zawodowe. Jak porównujesz te 2 style życia? W ogóle moment skończenia szkoły jest bardzo ciężki, bo w ogóle dla wszystkich chyba, którzy kończą szkołę, jest taki moment, że trochę no, pewno z innymi studiami też tak jest, że nie wiadomo co dalej i bardzo dużo osób jakoś nie wiem, tak wpada w taką czarną dziurę i nic nie robi. I znaczy, szkoła jest takim trochę azylem. Tam się po prostu robi filmy i tam, nie wiem, trzeba zrobić film, ktoś czeka na ten film i to jest bardzo fajne, no bo ktoś cię zmusza, zrób ten film po prostu, napisz scenariusz. No i po szkole nikt oczywiście nikogo nie zmusza, to trzeba samemu i to jest chyba podstawowa różnica. To co zwykle? Tak. To chyba nie ja. Nie rozumiem.
Przygotowujesz się do następnego filmu, na razie jest to projekt o, i znowu o trzech niedoszłych samobójcach, czyli taki no, dosyć chyba ryzykowny temat. I znowu będzie to w ujęciu takim humorystycznym. Nieudane samobójstwo to jest bardzo taka w zasadzie żałosna rzecz, bo to chyba już gorzej być nie może tak naprawdę. I kluczem do całej tej historii jest właśnie dojście w jakimś tam smutku do takiego momentu, że to zaczyna być śmieszne. I myślę, że to jest jakiś klucz, że wszyscy są tak smutni, chcą się zabić, że aż to się robi absurdalne i śmieszne. Pracują w supermarkecie. Ich życie jest bez sensu. Tak. Koleś tu nie pracuje. Powiedzcie coś. Tak. Jesteście parą. Nie.